powiedział, że faktycznie to nie sztuka mówić tak, jak wszyscy mówią tak. Sztuka powiedzieć nie, jak wszyscy mówią tak. Wtedy nie do końca starałem się nawet to zrozumieć, natomiast dzisiaj z perspektywy czasu to zrozumiałem. Dla mnie ewidentnym przykładem tego był 10 kwietnia. Reakcja wszystkich Polaków, ale szczególnie właśnie młodych ludzi, gdzie można było spokojnie zobaczyć, jak ludzie zareagowali, jak ludzie dopiero zrozumieli, kim tak naprawdę świętej pamięci Lech Kaczyński był. Na krakowskim przedmieściu spędziłem gdzieś półtorej doby. Tam u Pospieszalskiego byłem umówiony. I to naprawdę była atmosfera taka jak na strajku w roku 80. To było znów to zbratanie się, porozumienie, jesteśmy razem. Wszyscy, którzy się tam spotykali, odnosili się do siebie z zaufaniem i życzliwością. I ta życzliwość według mnie jest pierwszym zwiastunem, że społeczeństwo zamierza zabrać głos. Na krakowskim przedmieściu czuło się to wyraźnie i wyraźnie czuło się również ten podział my i oni. Na krakowskim przedmieściu byliśmy my. Myślę, że Rosja nigdy nie zrezygnuje z imperialnych planów. Myślę, że Rosja dalej wyznaje doktrynę, że wpływy radzieckie sięgają tak daleko, jak daleko kiedykolwiek stanęła stopa rosyjskiego żołnierza. To, że w 89 roku pozwolono powiedzieć, że Polska jest krajem niepodległym, że zgodzono się, ażeby orłowi zwrócić koronę, a żołnierzowi rogatywkę, jeszcze o niepodległości nie świadczy. O niepodległości świadczy jakby procent wpływu agentury obcych państw. Te agentury mają wszystkie państwa i jeżeli we wszystkich państwach, ale jeżeli ta agentura sprowadza się tylko do zbierania informacji, jest to normalnie przyjęte w demokratycznych systemach. Jeśli natomiast ta agentura wywiera wpływ na decyzje państwowe, to mówienie o niepodległości staje się problematyczne. W Polsce nie została ujawniona również współpracownicy służb polskich, a ich związek i podległość wobec służb radzieckich jest oczywista, choć nieudowodniona wciąż jeszcze. A to wskazuje, że te służby radzieckie, które w tej chwili stały się automatycznie służbami rosyjskimi w Polsce, ponieważ nie zostały ujawnione, więc mogą być dalej aktywne i w zakresie być może nie mniejszym niż za czasów PRL. I to jest bardzo niebezpieczne. I to jest bardzo niebezpieczne, tym bardziej w sytuacji, kiedy rządy w państwie i większość w parlamencie sprawuje partia, której całkowicie nie przeszkadza, że ktoś donosił na kolegów w czasach opozycji, w czasach stanu wojennego, że ktoś współpracował z naszym, z tym systemem, który Polacy w ciągu kilku zrywów starali się odrzucić. Budowa IV Rzeczypospolitej, idea
była, że zrywamy tą ciągłość. Tą ideę udało się przy pomocy prywatnych stacji telewizyjnych nastawić Polaków do tej idei wrogo, tej Polski, która zrywa z tradycją PRL-u. Pamiętajmy, że przy okrągłym stole zagwarantowano nie tylko ciągłość prawną, nie tylko ciągłość urzędów, ale również przejęcie przez naród polski i państwo polskie odpowiedzialności za długi zaciągnięte przez komunistów. I ta sytuacja, w jakiej jesteśmy, wynika z tego, że okrągły stół pełnił służebną rolę, służebną rolę wobec interesów aparatu partyjnego PRL. Mówiąc o aparacie, mówię o aparacie partyjnym i o aparacie tak zwanego zbrojnego ramienia, czyli wojskowo-policyjnym. Ci ludzie dawnego aparatu stali się beneficjentami tych zmian, natomiast większość Polaków na tych zmianach straciła. Teraz można powiedzieć, tak jak komuniści porównywali, a przed wojną nie było telewizji, a jak przyszła władza komunistyczna, to jest. No od tego czasu odpowiednio minęło odpowiednią ilość czasu. I idą wynalazki. I teraz, jeżeli będziemy porównywać 2010 rok, to być może dostrzeżemy wiele plusów, ale nie dostrzeżemy hut, nie dostrzeżemy stoczni, nie dostrzeżemy tysięcy zakładów, które dawały miejsce pracy milionom Polaków, którzy w tej chwili zajmują się jakimiś handelkami lub po prostu są na bezrobociu. Jest to taki element, który jest smutny, bo gdyby nie było rozwiązania rządu, gdyby Jarosław Kaczyński nadal był premierem, to nie doszłoby na pewno do likwidacji ani stoczni w Szczecinie, ani stoczni w Gdyni. Jak do 1989 roku przez całe życie byłem dumny, że jestem Polakiem, to od tego czasu tą dumę trzeba schować do kieszeni. Nasi rodacy we wszystkich wypadkach, kiedy mieli możliwość wyboru, z wyjątkiem 2005 roku, podejmowali zawsze decyzje przeciwko własnym interesom, przeciwko interesom państwa, przeciwko istnieniu własnego państwa. Ja jako członek Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka kategorycznie, jednoznacznie stwierdzam, że to, co się dzieje w sprawie katastrofy smoleńskiej, to jest jednoznaczne naruszanie wszystkich procedur, które można naruszyć. Z jednej strony przecieki z informacji poza kontrolą, z drugiej strony fałszywe informacje, które mieliśmy od samego początku, w budowanie jakichś dziwnych opowieści, uznawanie elementów, które nigdy nie powinny być uznane i oddanie właściwie tego wszystkiego może nie tyle w ręce Rosjan, tylko w ręce ludzi, którzy chcą zrobić wszystko, aby prawda nigdy nie została poznana. To nakłada na nas obowiązek wszczęcia społecznego śledztwa. Nie możemy liczyć tutaj na te służby, które powołaliśmy, ażeby to fachowo przeprowadziły. Nie możemy liczyć również na organy przedstawicielskie,
bo gdy w Sejmie, bo Sejm odrzucił wniosek o to, żeby część śledztwa przyjęli Polacy. Ci, co głosowali za odrzuceniem tego wniosku, niezależnie pełnią rolę przedstawicielstwa obcego państwa. No. Tym bardziej, że przecież od samego początku zastosowanie konwencji chicagowskiej, która odnosi się tylko do lotów komercyjnych. To nie był lot komercyjny. Prezydent państwa nie może robić wycieczek prywatnych. Ci wszyscy, którzy planowali wydarzenia w Polsce, z reguły zawodzili się na jednym, na reakcji polskiego społeczeństwa. Tak było również w 80 roku. Rozmawiałem ze świadkiem, który w pierwszym dniu strajku rozmawiał z Wałęsą i spytał się go, czy pan się nie boi, że to się za bardzo rozbucha, ten strajk. No to Wałęsa powiedział, coś pan mówi, za trzeciego dnia się Hołotę zagoni do roboty. I nie dało się. Wydaje mi się, że powiedzmy katastrofa smoleńska też wywołała reakcję społeczną, której już się chyba nie da wymazać. Jest to tragedia, którą liczymy na to, że się jednak Polacy nie poddadzą i nie ulegną naciskowi tego straszliwego naciskowi, który jest na zagłuszanie, na przyciszanie, że się nic nie działo. Wszystko jest idealnie, nic z tych rzeczy. Wszystko jest nawet nie pół dobrze. Mam nadzieję, że Polacy mają jeszcze jeden mechanizm, że jak już wydaje się, że już nie ma żadnego ratunku, to Polacy wtedy naraz stają murem i ratują sytuację, która według wszystkich jest sytuacją już bez wyjścia. No wiąże się to niestety z ogromnymi stratami, ale w tym jeszcze tkwi nasza nadzieja, że jak już sytuacja będzie wyglądała, że jest już nierozpaczliwa, tylko beznadziejna, to Polacy się zerwą i mam nadzieję, że na przywódców nie wybiorą wtedy podsuniętych przez telewizję postaci. W Bazylice naszej wielokrotnie gościliśmy pana prezydenta świętej pamięci, pana profesora Lecha Kaczyńskiego, jego małżonkę, bo przecież z Gdańskiem był bardzo związany. Ale faktycznie ta cała sprawa epitafium związana jest szczególnie z osobą pana marszałka Macieja Płażyńskiego. Kiedy dowiedzieliśmy się o tej strasznej tragedii, to bardzo szybką decyzją księdza arcybiskupa metropolity gdańskiego Sowoja Leszka Głodzia było to, żeby mógł pan marszałek Płażyński spocząć tutaj jako druga osoba w państwie, która złożyła życie w trakcie podróży służbowej na ołtarzu ojczyzny. I z kolei konsekwencją tej decyzji również było podjęta przez księdza arcybiskupa metropolity gdańskiego inicjatywa upamiętnienia wszystkich nazwisk, wśród nich także i tej grupy licznej i ważnej gdańszczan. Myślę, że ten piękny, nowoczesny, dynamiczny pomnik wpisze się również w krajobraz i Gdańska, i tej bazyliki i rzeczywiście będzie na wieki upamiętniał tą wielką, niezwykłą przecież tragedię w dziejach naszego narodu. I te osoby tak bardzo zasłużone dla ojczyzny i dla Gdańska. Odsłonięcie tego epitafium będzie w sobotę o godzinie 11:00. Będzie połączone z liturgią słowa, której będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup metropolita i później będzie wykonany wspaniały utwór wyjątkowy Rekwiem Mozarta. Wykonawcami będzie Filharmonia Bałtycka,
orkiestra i chór z Hola Cantorum Gadarensis i poprowadzi pan Jan Łukaszewski. Serdecznie wszystkich zapraszam i słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam w sobotę na godzinę 11 na tą niezwykłą i historyczną uroczystość do Gdańska, do Bazyliki Mariackiej.